Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Nie dziwię, bo nie ma za co. Nie ma za co. Zwycięski Arkadiusz Tańcula, mieli ci wejść do głowy. Miałeś być zmarnowany. Miałeś być zmarnowany fizycznie. Niewyspany. Zmiażdżony. Przez całą Polskę zhejtowany. A wygrałeś. Chociaż nie. Nie wygrałeś. Wiesz co było najpiękniejsze i... Oprócz, bo tam już w innych wiadach mówiłem, że wczoraj do domu, że przyjaciele, że skrzynka cała zawalona fajnymi wiadomościami, ale jak wyszedłem dzisiaj i słyszałem doping, ja się bałem, że nikt nie będzie kibicował, a jednak wszyscy się krzyczeli Tańcula. I to było już tak mega fajne, że no, że mi to już dodało taki otuch. Nie odwrócili się ode mnie jednak ci ludzie. U mnie w Krakowie kibicują mi mega zajebiście. No i no cepa się nie nadziałeś na szczęście. Dostałem jednego tak tu o głuchu. I poczułem, pomimo tego, że dostałem go na rękę, poczułem. Także on mocno bije. Jakby trafił na szczenę, to tak, to leżało się pewnie na ziemi. Jaki miałeś plan na ten pojedynek? Plan był taki, że po prostu długie, proste i tyle. I ta była piorana na pierwszą rundę, którą wymyślił Spinki, zamiast po prostu obalać. Kurwa, jakbym wiedział, że on tak słaby ma parter, to bym wszystko obalał. No, ładnie go przerzuciłeś, nie? Raz. Łatwo, bardzo łatwo, tak. Od razu połowi, od razu w dosiad wpadł. W trzeciej rundzie też bardzo łatwo go obaliłem. Bo bardzo czytelne ma te cepy też, wiesz, także. Często konflikty kończą się po pojedynku, czy wygranym, czy przegranym, a tutaj no, chyba ten konflikt się nie skończył. Nie, to się nie skończy. To się skończy, mówię ci, w sądzie, ale no pewnie to będzie trwało, bo tak jak mówią, wiesz, mecenasi moi, to może to trwać nawet tam 2 lata. Ale spoko, będzie batalia i na pewno będę się starał o to, żeby to było medialne, żeby pokazać, zrobić taką pokazówę, że stop pomawianiu, stop pomawiaczom, stop zniesławiaczom, stop z nadinterpretaczom, którzy kurwa są screeny i tam jest napisane coś, a ktoś sobie coś do tego dopisuje. To już jest, stawianie takiej hipotezy również jest jako zniesławienie. No to powiedz, o co konkretnie będzie się toczyła sprawa w sądzie? O jakie konkretne słowa, o jakie konkretne screeny? No, chyba nie mam telefonu sobie. Na przykład, że wykorzystuje kobiet. Czekaj, bo tam normalnie, bo nawet tam był, że chyba słowo zgwałcił, więc to tam ten. Faszeruje narkotykami, zgwałcił, coś takiego. Tam to dokładnie takie słowa padły, nie pamiętam, ale takie, wiesz, takie, że to jest ewidentnie. Mam screeny w ogóle, mam te screeny. Więc tak, że chłopak będzie miał przerąbane. Niech walczy, dobrze, że ma największy kontrakt w fejmie, bo to, że on to mówi, to też jest fajnie w sądzie, bo sąd bierze, wiesz, zadośćuczynienie pod kątem zarobków, więc jeżeli się chwali, że tyle zarabia, to dobrze, bo będę mógł starać się o bardzo duże odszkodowanie. Napisali do mnie znajomi, że przy werdykcie Jackowi tak warga chodziła, jak się dowiedział, że wygrałeś. No, ale Jacek chyba to przerabia ciągle, nie? Ciągle wygrywam ja i ciągle mu chodzi warga. No, ta warga nie odpadła, kurwa. A masz taką satysfakcję, że dzisiaj wygrywając Amadeuszem, no jednak wygrywasz gdzieś tam też ten psychiczny pojedynek z Jackiem? Tak, oczywiście, nie no. Bo gdzieś tam były te obawy, nie? Że jak wygra Amadeusz, to nie dość, że wygra Amadeusz, to jeszcze Jacek gdzieś tam z tyłu za jego plecami będzie triumfuje. Całowałby go, kurwa, w czółko. Stary, nie, wiesz, to jest cały czas wygrana z tą samą ekipą, to jest cały czas, wiesz, oni sobie zawiązali taką ligę nikczemników, taką, wiesz, ligę złoczyńców, jest kurwa Thanos, czyli stary Muran, jest Inferno, czyli właśnie ten kurwa Amadeusz, pojawią się pewnie inni, tam też pojawi, nie wiem czy można, nie wiem, pojawi się Szkarłatna Wiedźma i tam, wiesz, no dużo takich z Marvela ciemnych postaci. Szkoda tego, że tutaj u mnie się rozwiązuje Liga Superbohaterów, która gdzieś tam była zawiązana. Czyli? No, Iron Man, Tony Stark, który jest jedyny, został na polu bitwy. Thor gdzieś błądzi na razie. Może jeszcze wróci. A masz nadzieję, że Thor wróci? Że jeszcze Liga wróci? A skąd wiedziałeś, że o niego chodzi? Bo mam młotek. zobaczymy. Wiesz, ja wiem, że teraz ma ciężkie chwile. Nie, ale tak sobie, bo teraz się śmieszkuje. Ale wiem, że ma ciężkie chwile. Wiem, że w takich ciężkich chwilach łatwo pomylić wroga z przyjacielem, bo jeżeli ktoś ci podaje serdeczną rękę, to łatwo ją chwycić. Jest też takie powiedzenie, że tonący brzytwy się chwyta, więc może to bardziej tutaj Jacek pasuje. Jacek dobrze manipuluje. Jacek świetnie manipuluje, świetnie zmanipulował tych wszystkich ludzi, więc bo mam nadzieję, że nie zmanipuluje Thora i Thor wróci. Na razie Thor ma swój prywatny Ragnarok.
który musi wygrać. Jeżeli go wygra, to może wróci i razem będziemy dalej walczyć o dobro na tym świecie. Wiem, że gdzieś tutaj też został, całkiem możliwe zostanie wciągnięty jeden z ekipy, również tam z Ardnoxa, jeden z superbohaterów, który kiedyś już był i mi pomagał gdzieś tam w narodzie. Ej, no i patrz, jak ty sprzedajesz wszystko, spoilerujesz, kurwa, bez spoilerów. Ja się domyślam, to mówisz, to się domyślam, to chyba o to chodzi, że my się domyślam. Ale to ludzie się mają domyślać, a nie ty im podpowiadać. Wytnij to, ty wypikaj to, żeby oni sobie zgadli kto. Wiesz, bo psujesz wszystko, będą pisać w komentarzach. Ja tu robię specjalnie, żebyś miał więcej wyświetleń i komentarzy. Ja myślałem, że właśnie tak mówisz, żebym ja zgadywał. Nie, to są proste rzeczy dla ciebie, ty wszystko zgadujesz. Właśnie wiesz, też jakbyś wypikał, to by pomyśleli, kto jest torem. Zastanawialiby się, kto jest tym torem. Zastanawialiby się, kto jest tym, wiesz. A tak, ale to jest starty też wiadomo. Otwarte, no i wiesz, jest kilka osób, może powrócą i razem wyczyścimy ten świat frików z tego zła, z tego nikczemstwa i z tych wszystkich paskudnych ludzi. Czy to zrobimy w oktagonie, czy to zrobimy w sądzie? Nie, to się zrobi i w oktagonie, i w sądzie. Tak, przepraszam. Bo z Jackiem nie da się inaczej. Być spójnik, to musi być w oktagonie, to musi być w sądzie. Oczywiście. I skończymy z nimi i wygramy. I dobro zawsze zwycięży. Pamiętajcie, nawet superbohaterzy mają gorsze dni. Nawet Jezus kiedyś był w piekle i przeszedł, kurwa, przez nie. Ja ciągle przez nie idę, jeszcze diabłem się nie stałem. A było blisko nieraz. Powiedz mi, jeśli chodzi jeszcze o tonego Starka, to jak ta relacja wygląda, czy jak będzie wyglądała twoim zdaniem? Czy jak masz nadzieję, że będzie wyglądała? Ja powiem tak, nigdy w życiu nie powiem złego słowa na Piotrka. Znam Piotrka wiele lat, przeżyliśmy razem. Mówię o tonym Starku. A tonym Stark to ja przecież. Tak? A kto o kogo myślałeś? Nie, myślałem, że mówisz... No w sumie tak się domyślałem, myślałem, że się mówisz... Stary... Ale się strzedza. A ty nie wiesz, kurwa... Stary, ja... Iron Man wyszedł, nie wiem, tam w 2008 roku, jak ja nie wiedziałem, co technikum kończyłem i co zrobię, jak zobaczyłem Tonego Starka, który kurwa skręca tam roboty, zobaczyłem, jak on ma system, tak, to jest połączenie Tonego Starka, Juriego Bojki i ten, i stary, i zobaczyłem, jak on robi te wszystkie rzeczy, jak on tam to kurwa ten, ja mówię, kurwa, ja chcę takie rzeczy robić, patrzę, jakie studia robotyka, przez to poszedłem na robotykę, stary, żeby chciałem być jak Tony Stark, ten gościu zmienił, no nigdy w życiu nie pracowałem w zawodzie, ale dzięki niemu poszedłem na robotykę i ją skończyłem. Chciałem być jak Tony Stark, bez kidu. Tak, to jest mój największy ten. Największy idol, taki kres komiksowy. Znaczy ja bardziej, nie komiksy, tylko bardziej MCU, nie? Cinematic Universe. Dobra, bo jeszcze rozmawiałem wcześniej z Alanem Kwiecińskim, on też chciałby się z tobą zmierzyć, jak ty patrzysz na takie zestawienie. Wiesz co, ja Alanowi obiecałem ten rewanż, bo dzięki niemu jestem też w MMA. Gdyby nie nasz konflikt, Słynny. Też w sumie się toczyli tam o kobietę, gdzieś w tle były kobiety. Jak kurwa większość moich problemów w życiu były przed... No tak, jak u Tonego Starka. Patrz, to nie byłoby mnie tu, gdzie jestem, więc ja on ma ode mnie ten rewanż. Kiedy będzie chciał ten rewanż, będzie, kiedy federacja stwierdzi, że go trzeba zrobić, to go zrobimy, na pewno go zrobimy, bo ja mu to obiecałem, ja jestem mu mega wdzięczny. W ogóle to jest człowiek, który też, stary, on do mnie napisał, Arek, nie przejmuj się tą dramą. Kurwa, nie powiem, kto do mnie nie napisał, a on do mnie napisał, nie mów, kurwa. Kto nie napisał? A on do mnie napisał i wiesz, mówię, kurde, wiesz, jesteśmy tam kumplami, tylko jakimiś zwykłymi, a on mówi, że rozumie, że on też miał podobne jakieś te i żebym się trzymał, jebać te kurwy wszystkie, co się mam zamęt, mega też jego wiadomość mnie postawiła na nogi, także dzięki, Alan. A myślisz, że obecność, to jeszcze raz o Jacku powiem, obecność Jacka tutaj gdzieś będzie determinowała ciebie do tego, żeby się z nim jeszcze raz zmierzyć, czy ty już na pewno z nim nigdy nie będziesz chciał walczyć w oktagonie? Ja ci powiem tak, kiedyś mówiłem nigdy... Ale z takiego sportowego punktu widzenia to ta walka kompletnie nie ma sensu. Ale ci powiem tak, kiedyś powiedziałem parę razy nigdy i się to zdarzyło, dlatego sobie tatuowałem gdzieś tutaj. Nigdy nie mów nigdy. Dlatego nie powiem ci już, nigdy nie powiem nigdy, ani nikomu nic nie obiecam. Obiecać to można coś, co takie, wiesz, takie coś, co na pewno. Obiecuję ci, że dzisiaj pójdę się... A chciałbyś go jeszcze palić? Z punktu widzenia sportowego nie ma to najmniejszego znaczenia dla mnie, ale 1 000 000 złotych. Najlepsze antyfakty w internecie.